chciałam powitać mecenasów sukcesu, a są to dwie firmy. Firma Ciepłownik Usługi Sprzątające oraz firma Adrian, producent Rajstop. Patronami sukcesu są pani posłanka, pani europosłanka Róża Thun, która niestety nie dotarła dzisiaj w związku ze swoimi obowiązkami. Na odległość bardzo nas wspiera. Międzynarodowe Forum Kobiet przy SGH, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani minister Fuszara, która zaszczyciła nas swoją obecnością, projekt wspierania przedsiębiorczości, a także media, portal interia.pl, portal qbiznes.pl, portale biznesowy.net, AS Biznesu, Marketer Plus, womennews.pl, exmagazyn.pl oraz oczywiście magazyn Sukces jest kobietą. Bardzo się cieszę, że takie imprezy odbywają się coraz częściej, że coraz więcej kobiet biznesu nie tylko prowadzi biznes z ogromnym sukcesem, z ogromnymi możliwościami dalszego rozwoju, ale także, że coraz więcej jest takich imprez jednoczących środowisko, dlatego że tak naprawdę tylko wtedy, jeżeli się działa w pewnej sieci, jeżeli działa się wspólnie, to skuteczność może być bardzo podnoszona. Z emancypacją tych stanowisk, zwłaszcza tych najwyższych, dyrektor, prezes, tych, które kobiety dzisiaj w Polsce zajmują jednak o wiele mniej niż mężczyźni. Pomimo tego, że sytuacja się poprawia, to jeszcze jest daleka od ideału. Ja osobiście biorę udział w takim programie mentoringowym wspólnie z siecią przedsiębiorczości kobiet. My im pomagamy i ja jestem tam mentorką i po prostu obserwuję, że to nie o to chodzi, że one nie wiedzą, jak się do tego wziąć. One wiedzą, że trzeba pójść do urzędu, że trzeba pójść do ZUS-u i do urzędu skarbowego. To wszystko wiedzą, ale to nie na tym polega. I one się boją, że im się nie uda, że nie będą miały pracy, a płacić trzeba, prawda? I jeżeli jest ktoś, kto im w tym pomoże i doda takiego poweru, ruszają. Skąd biorę odwagę? Myślę, że pomaga mi w tym moja rodzina, moi przyjaciele, mój chłopak i zupełnie obce osoby, które często piszą do mnie właśnie dużo takich wiadomości, które dają jeszcze więcej energii, większego powera. Ja razem z Fundacją Jedyna Taka, która jest organizatorem wyborów Miss Polski, staramy się właśnie przełamywać pewne stereotypy dotyczące niepełnosprawności. Staramy się zmieniać wizerunek osób z niepełnosprawnością. Trzeba wierzyć w sukces. Jeżeli się wierzy w to, że się coś musi udać, to się na pewno uda. Jak to jest z tą kobiecą rywalizacją? Otaczam się faktycznie w większości kobietami, przyjaciółkami, tak, które wspierają, pomagają, doradzają niejednokrotnie. Każda z nas się tak naprawdę zastanawia, dlaczego faktycznie tak jak u was się nie pozabijałyśmy jeszcze, ale generalnie żyje nam się dobrze. Każda swoje zdanie wypowie trochę bardziej ekspansywnie tak naprawdę, ale oczyszcza się atmosfera, więc jest naprawdę wszystko w porządku. Kiedyś miałam taki pomysł, żeby w ogóle zatrudniać mężczyzn, nawet jako osoby szyjące czy pakujące rajstop, ale niestety mi się to absolutnie nie udało i dzisiaj pracuję praktycznie w żeńskim gronie i produkcja, i osoby, które są związane z marketingiem czy obsługą jakby biura, to są praktycznie, można powiedzieć, w 98% kobiety. Czyli da się. Da się, absolutnie. Bardzo Wam dziękuję za te cenne rady. Myślę, że wszyscy tutaj skorzystali nie mniej niż ja. Dziękujemy Paniom serdecznie, a Państwa zapraszamy na dalsze atrakcje. Tak.
że jeszcze mężczyźni nie zdali sobie w pełni sprawy, że już są jest już dwóch pilotów, pierwszy i drugi, nie wiadomo, który jest pierwszy, ale w tym samolocie już jedzie dwóch. I cały czas ten pierwszy nie wierzy, że ten drugi też może być pierwszy. Właśnie swoje usta malować. Generalnie kobiety, które osiągają sukces biznesowy, potrafią mieć więcej tego aspektu męskiego. Czyli poza tym, że są stuprocentowymi kobietami, potrafią myśleć w niektórych sytuacjach jak typowy facet. Jeżeli pani pyta o receptę na sukces, to dla mnie to jest uwierzenie, że ja decyduję o tym, co powinnam w życiu robić, kim chcę być. I słucham siebie. Słucham mojej mamy, słucham męża, słucham koleżanek, ale przede wszystkim słucham siebie. Jak się nie nauczymy słuchać siebie, to żadna oferta nie będzie dla nas wystarczająco dobra i nie będziemy dobrze odbierane. Jak by pani zachęciła osoby, które na przykład jeszcze nie czytały tej książki, do jej kupna? Książka jest już rok na naszym rynku. Zdobyła kilka bardzo dla mnie cennych i prestiżowych nagród, w tym za najlepszą autobiografię w kategorii autobiografii magazynu literackiego Książki. To była dla mnie ogromna satysfakcja. No i też na targach krakowskich w zeszłym roku dostała nagrodę w kategorii najlepsza książka psychologiczna. Zakładam, że były jakieś spotkania autorskie, widywała się pani z czytelnikami. Wydawnictwo Burda Media organizowało tych spotkań tuż po wydaniu książki bardzo dużo. Właściwie mogę powiedzieć, że prawie cały rok, ale szczególnie w wakacje podróżowałam po Polsce. No i to, co jest niesłychanie miłe, to jest zobaczyć moich widzów. I od tego właśnie pokolenia, tych około 40-latków, to dostałam najwięcej takich miłych, zupełnie zachwycających komplementów, że stałam się częścią ich rzeczywistości wtedy, takim przykładem, jak wyglądać, jak się zachowywać, jak mówić, jak żartować. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego się dzieje. To jest życie poza mną. Osoba, która pracuje na wizji, powinna zawsze jednak bardzo się pilnować, żeby się za bardzo nie zachwycić tym, że jest znana, tylko robić swoje. Spotkałam
spotkałam się z takim argumentem, że nie ma sensu korzystanie z usług firmy windykacyjnej, bo zanim one cokolwiek zdziałają, to ta sprawa się przedawni i nic już nie będzie do odzyskania. No i tutaj musimy patrzeć na umowę, jaką się zawiera z firmą windykacyjną, czy firma windykacyjna odpowiada za przedawnienie wierzytelności. U nas w umowie jest zapis, że jeżeli z naszej winy wierzytelność się przedawni, to niestety my za to ponosimy odpowiedzialność. W naszym muszczku, to jest taka struktura, która odpowiada za równowagę, jest w środku niego, w centrum, znajduje się robak. Tak on się nazywa. I alkohol, a właściwie metabolit alkoholu, ale taki dodatkowy, upośledza funkcjonowanie tej struktury. My dlatego się chwiejemy, jak za dużo wypijemy. I to jest właśnie pojęcie, skąd się wzięło zalać robaka. Państwo, relacja z tego, co się dzisiaj działo, pojawi się w mediach naszego wydawnictwa, w magazynie Sukces jest kobietą, w portalu Ex Magazyn, na Facebooku obydwu tych. Proszę nas śledzić i być z nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.